Taki był efekt uczestnictwa Szkoły Podstawowej nr 1 w ogólnopolskim konkursie do hymnu, który Narodowe Centrum Kultury zorganizowało na stulecie niepodległości Polski. Zgłosiliśmy się, znaleźliśmy się wśród 300 szkołach w całej Polsce. Z Dolnego Śląska 5 szkół, rywalizujemy o nagrody główne. Chcieliśmy tą setną rocznicę odzyskania niepodległości właśnie w ten sposób zaznaczyć, upamiętnić, żeby zrobić coś takiego specjalnego, innego w szkole, żeby na dłużej zapamiętać. Zgodnie z regulaminem szkoła miała do przygotowania 2 z 3 patriotycznych pieśni, hymn Polski, Rota oraz Marsz Polonia. Uczniowie jedynki zaśpiewali wszystkie 3, a przygotowała ich do tego Izabela Kulpa. Rozpoczęliśmy po rozpoczęciu roku szkolnego, czyli 4 września. I do tej pory. Dzisiaj rano ostatnia próba się zakończyła. Dzieci miały stres związany z tym, że będzie ich oceniać komisja? Nie wiem, czy one myślały o tym, że będzie komisja oceniała. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Bardziej chyba tutaj stresowały się tym, czy nauczą się tekstu. Chociaż szczerze mówiąc, byłam zaskoczona, że szczególnie te młodsze dzieci, klasa druga, klasa pierwsza, w ciągu 3 dni nauczyły się 3 pieśni, wszystkich zwrotek. Także pamięć naprawdę absolutna, jak dla mnie. Starsi, przyznam, mieli troszeczkę większy problem z opanowaniem, aczkolwiek zdążyli mimo wszystko. Jednym z jurorów oceniających ten śpiew był śpiewak i profesor śpiewu na Akademii Muzycznej, profesor Wojciech Maciejowski. Zadaliśmy więc pytanie, jak powinno wyglądać to idealne odśpiewanie hymnu. Prawie tak jak dzisiaj, podczas prezentacji szkoły w Bolesławcu. No, my tutaj, to jest taki specyficzny konkurs, bo to nie jest konkurs przecież ani churalny. Jak gdyby inne kryteria są. Tutaj zwracamy bardzo uwagę na jak gdyby masowość, czyli udział wszystkich uczniów, co zostało tutaj w szkole pięknie spełnione, na przygotowanie, jak gdyby pięknie ustrojona sala. Znajomość tekstu to jest podstawowa rzecz, ale też od strony muzycznej zwracamy uwagę na intonację, czy jest w odpowiednich tonacjach zaśpiewane są utwory, czy ładnym dźwiękiem, czy bez krzyku. Jak się spisała szkoła w Bolesławcu? Bardzo dobrze. Najważniejsze jest to, że śpiewały prawie wszystkie dzieci. Chyba 670 kilku uczniów, a śpiewało 637, więc zrobiły fantastyczne wrażenie i śpiewały dzieci od najmłodszych klas, więc mamy świadomość tego, że to jest repertuar bardzo wymagający dla takich młodych śpiewaków. Cieszy nas również fakt, że śpiewali również ci najstarsi uczniowie, szczególnie chłopcy, których nie zawsze łatwo jest zachęcić do muzykowania. Przepięknie wyglądali, wszystko tutaj było pięknie przygotowane. Zgodnie z regulaminem w śpiewie musiała wziąć udział co najmniej połowa uczniów szkoły. W jedynce byli to niemal wszyscy. Poza oceną, którą wydadzą jurorzy, ważne jest też to, jak uczniów oceniła osoba, która ich przygotowała do udziału w konkursie. Bardzo jestem zadowolona, naprawdę jeszcze wczoraj na próbie było jakieś problemy, troszeczkę nam mniej wychodziło. Dzisiaj wydaje mi się, że spieli się i zaśpiewali tak jak powinni, także jestem bardzo z nich dumna. To był pierwszy etap konkursu, w którym udział wzięło 300 szkół z całego kraju. W drugim jury centralne wyłoni po 5 najlepszych szkół w każdym województwie i spośród nich wyłoni laureatów pierwszych 3 miejsc. Przewidziane są też wyróżnienia. Ogłoszenie wyników ma nastąpić do 20 listopada.